Hej, hej, tu Karinka. Teraz tak. Jedna z pań mnie prosiła, bym pokazała, jak robię moje figurki. Całej figurki od podstaw, żeby zrobić i wam pokazać, jest mi trochę ciężko, no bo bym musiała chyba cały czas hiperlapsem robić, czy timelapsem, bo jest to na przykład bardzo dużo roboty, około miesiąca i nie jest to tak, że teraz siadam i robię, tylko robię etapami. Gips na przykład trochę tam ułożę i znowu musi wysychać, musi twardnąć. Później go tam skrobię i znowu. Że to jest na przykład, że cały dzień jest rozłożony, a tak bym musiała mieć ten i statyw, i ten, i miejsce, i wszystko. I pamiętać jeszcze o tym, żeby to wszystko włączać. Później te wszystkie filmiki to kupy jakby złączać i wszystko, nie? Że jest to naprawdę bardzo dużo roboty i jak na razie to nie widzę takiej możliwości, żeby na przykład figurkę od podstaw nabrać, jak ją robię. Filmiki są na YouTubie, jak właśnie robię, ale to jest zdjęciami, że na przykład robię coś tam i zawsze zdjęcie i później te zdjęcia lecą, więc raczej nikt mi nie powie, że to jest jakaś tam forma, czy nie wiadomo co, tylko chyba już wszyscy wiecie, że no naprawdę robię te figurki sobie ręcznie, no. Bez żadnych tam użycia formy czy czegoś tam. Też jestem samouk i używam narzędzi typu nożyk, piłka. Teraz tak, co to ja tutaj robię? To jest Halloween, nie? Znacie wszyscy serię filmową Halloween? Michael Myers. Wiadomo, że filmów było dosyć dużo. Ja robię Michaela właśnie z tych trochę nowszych filmów. Halloween Ends i tak dalej. W środku jest balonik. Kształt głowy jest balonik. Teraz już trochę mu powietrza zeszło. Tak myślałam, kurczę, przedziurawić go, czy nie. Tak myślę, a w końcu sam się ten... Zobaczę. Jeszcze jest taki trochę nieformisty tu, ale to jeszcze wszystko w trakcie. Dzisiaj wam chcę pokazać, jak robię twarz. On ma taką porysowaną tą twarz już po przejściach. Wiele razy go tam i palono, i dziubano, i co mu tam wszystko nie robiono. To już jest taki trochę, ta maska już jest taka trochę zniszczona. Więc teraz mam fajnie zrobioną tą twarz. Nie jest za bardzo wygładzona, no bo wiadomo, ma być zniszczona. Teraz właśnie, jak już ją mam ten, to ją będę specjalnie jeszcze niszczyć. Właśnie piłką i nożykiem. Tak samo też i ludzie mnie niekiedy pytają, a zrób może jakiś schemat, jak ty to robisz czy coś. Ja nie mam żadnego schematu, w ogóle żaden schemat, żadny jakiś tam, ja jestem całkowity samouk. Nie znam, od czego zaczynać, co się robi, z czym się wszystko, jak to się wszystko odbywa, tylko sama się tego nauczyłam, krok po kroku. I każda moja figurka jest inna i każdą figurkę robię inaczej, więc to nie ma czegoś takiego, że pokaż mi krok po kroku, jak ty to robisz, bo ja sama się uczę krok po kroku, jak ja to robię i to z każdą figurką na nowo. Jakbym robiła cały czas jedną, a tą samą figurkę, to wtedy wiadomo, już tam się rutyna wejdzie, nie? Ale jak ja robię za każdym razem inną figurkę, no to nie ma czegoś takiego jak schemat, czy tam jakiś tam, żebym mogła komuś pokazać krok po kroku, jak się to robi, bo sama się uczę. Ten. Włosy mu tak samo robiłam też i wiele razy myślałam, kurczę, jak mu ten włosy zrobić. Najpierw były takie gładkie całe, później dopiero jeszcze widziałam, że a może takie rogi mu porobię, bo tak to wygląda, jakby miał jakąś czapkę założoną. No i tak. Zaczynamy może, co? Te usta na przykład też mu parę razy poprawiałam, bo na początku miał taki lekki uśmieszek, że wyglądał trochę zadowolony, więc jakoś był taki trochę zadowolony, a wiadomo, że to jest postać z horroru, więc taki lekki uśmieszek to nie jest na miejscu. On ma bardzo poważną twarz, więc jeszcze parę razy poprawiałam te usta. Nosek też parę razy robiłam. Właśnie ma taki fajny, taki
malutki, nie taki duży jak ja. Chciałabym mieć jego nosek. A więc robimy mu zadarcia, zmarszczki, ślady walki. Tutaj mi dziurka wyskoczyła, to muszę jeszcze tutaj palcem później tam od tyłu zagipsować. To takie bardziej zatraśnięte wyglądało, to jeszcze takie robię. Widzicie, jest to bardzo pracochłonne i trochę nudne, żebym to tak cały czas robiła, więc nikt by mi tego filmiku nie oglądał, a tak bym musiała cały czas się szybszym tempem i hyperlapsem. A to jest dosyć, no, pierwsze, nie mam w telefonu hyperlapsa funkcji. To dopiero jak następny telefon będzie miała, to może już zadbam o to, żeby miał. Bo wcześniej to ani nie myślałam o tym, że takie coś mi będzie potrzebne, a nie będę telefonu zmieniać tylko dlatego, że jakiś tam ten hyperlapse by się przydał. Bo jeszcze jest to trochę, no wymyślicie, że my nie wiem, na zasiłkach żyjemy czy coś, no spokojnie pracujemy i wszystko, no każdy sobie radzi jak inni, ale tak dobrze zaś też nie mam, żeby zmieniać za każdą zachcianką jakiś nowy telefon czy coś, spokojnie. Dużo ludzi myśli, a pojedź parę razy na basen, to nie wiadomo co, oni mają kasy i czasu i oni nic nie robią, co za nie robią i wszystko. No. Wiadomo, są ludzie, co oceniają, no ale... To oko już tutaj było. Teraz może policzek. Też ma tutaj pełno takich zadziorów.
tutaj widzę, jest dosyć cienko, nawet dziury wyskakują, to muszę uważać, żeby mi się nie wbiło do środka i później od tyłu tam przez oko tam pozalepiać te dziury, bo wklejałam balonik i czasem się trochę więcej, czasem trochę mniej tego gipsu. Tutaj wiadomo jest grubo, ale tutaj przy oczach tu to jest dosyć cienka warstwa może być, więc trzeba uważać. Tak. To już później jeszcze będę dalej robić, jak pozalepiam te dziury, bo teraz nie chcę, żeby mi to wszystko odpadło, wyskoczyło. Dobra. O, tu jeszcze ma trochę bardziej u góry. Tu my jeszcze też tak porobimy. Usta. Mi się też aż na dół. Nos jest w miarę cały. Tak, nie wiem ile tam już mamy minut, ale myślę, że to wystarczy. Jestem na takim etapie pracy. I dobra, tą stronę zrobiłam, tą drugą stronę to już sobie tam sama zrobię. Bez was, bo myślę, że nikt nie będzie chciał takiego filmiku. Trochę nudne to jest, nie? Więc strona jedna zrobiona. Jeszcze ją tutaj trochę dopracuję, ale najpierw muszę dziury pozaklejać. I tak. Więc to by było na tyle na razie. Jak macie jakieś pytania czy coś, to zapraszam. W komentarzach można pisać. Na Facebooku też mam stronkę, wszystkie moje prace znajdziecie zarówno na YouTubie, jak i na Facebooku.